Pokój i dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. Dzisiaj filmik zainspirowany waszymi komentarzami pod filmami odnośnie TIT Radio H3, a konkretnie najnowszego soft. W jednym komentarzu pod filmem Dariusz pisze: nie mogę go zaktualizować. A w kolejnym Tomasz pisze: dziś wgrałem kolejny firmware. VFO startuje teraz od 18 MHz oraz dodatkowe pozycje w menu pod numerem 55 i 56, ogólnie 8 nowości. No i to mnie zaciekawiło. Dla niecierpliwych spoiler alert, faktycznie teraz pasmo zaczyna się od 18 MHz, więc w dzisiejszym odcinku pokażę, jak zainstalować najnowszy soft. Boczne złącze USB-C w tym przypadku nie przyda nam się w tym odcinku. I o ile dołączony w zestawie kabelek możemy użyć do programowania przez czerpa, do wgrania nowego softu potrzebny będzie standardowy kabelek Baofenga ze złączem typu Kenwood. Ono wygląda dość specyficznie, mamy tam dwa jacki, jeden jest troszeczkę mniejszy, to chyba jest jack micro. No i tutaj z boku radia ten kabelek należy wpiąć. Tu mamy te złącze Kenwood. Ja z kolei przejdę do mojej ulubionej maszyny z Windowsem. W przeglądarce wpisuję stronę producenta, czyli walkietalkiesoftware.com. Link zamieszczę w opisie tego filmu, w sumie bez sensu, żebyście to przepisywali z ekranu. Strona jakoś graficznie nie wymiata, no ale my w Polsce też mamy kilka takich smutnych stron. Pewnie wiecie, o co mi chodzi. Ale w sumie nawet jakby była ładna strona, to co mnie to obchodzi? Ja potrzebuję nowego softu do radia. No to wchodzę w zakładkę software. No i tu na dole będę miał sterowniki do tego baofengowego kabla. Nie będę udawał, że je instaluję, bo nie da się je drugi raz zainstalować. Też nie umiem ich odinstalować. Tu u góry w prawym rogu udostępnię wam link do filmu. Najtańszy Baofeng 888. I tam opisałem procedurę instalowania tych sterowników. No ten film to polecam dla nowych posiadaczy kabla Baofeng za 12 zł. Niżej wczytuje nam się już obrazki ręczniaków. Ja wybieram H3 Ham. Nie do końca wiem, czy chodzi o Ham Radio Operation, czyli radio amatorów, czy może o szynkę, czy może o polskich hamów. No ale jesteśmy coraz bliżej naszego celu, czyli pobranie najnowszego softu z oficjalnej strony producenta. No i po kliknięciu pobierz nie da się. Niestety producent stosuje tu taką metodę, że soft nie jest dostępny dla wszystkich, trzeba założyć sobie konto. No to podajemy swojego maila, jakieś hasło, klikamy przycisk e-mail. Na naszą skrzynkę zostanie wysłany kod weryfikacyjny, który tu też trzeba uzupełnić. No i finalnie klikniemy join. No i żeby was nie męczyć zbyt długim filmem, ja te wszystkie operacje już zrobiłem, jestem zalogowanym użytkownikiem i uwaga, zgadnijcie, klikam pobierz. Dla swoich, czyli zalogowanych, firma udostępnia aktualizację, no to poczekamy i zobaczymy, co tam mamy. No sorry, ale to było dla mnie najbardziej pasjonujące 30 sekund ostatniego dnia, więc chciałem, żebyście poczuli te emocje. Dobra, skoro udało nam się pobrać, to wypakowujemy. No i patrzymy, co my tu mamy w środku. No i z tego całego dobrodziejstwa będzie nas interesował jeden folder, a mianowicie jedyneczka aktualizacja softu. No i tak, w środku mamy nudną instrukcję, plik z rozszerzeniem bin. To jest nasz nowy soft do radia i jedynego egzeka, czyli apkę do podmiany softu. No to klikamy egzeka, dalej, zainstalowane. No i klikamy na pulpicie naszą zainstalowaną aplikację. Myślę, że warto na początku kliknąć w opcję COM, takie niebieskie zębate kółeczko i zobaczyć, jakie mamy porty startowe, by po wpięciu kabla to, co nam się pojawi, identyfikować jako COM naszego kabla. U mnie to będzie COM 10.
No i po wybraniu portu klikamy opcję wybierz plik. No i tu musimy wskazać naszą binarkę z najnowszym softem. Ona gdzieś tam w pobranych była zakamuflowana. No jak się dokopiemy, to wybieramy. No i klikamy start. Tak, to nie pomyłka. Tu procedura jest bardziej od prawej do lewej strony. Czyli najpierw włączamy procedurę kopiowania, a dopiero potem uruchamiamy radio. Radio oczywiście ma wpięty baofengowy kabelek, a żeby je uruchomić w trybie wgrywania nowego softu, trzeba nacisnąć klawisz PTTT i uruchomić radio. Czy to będzie pierwszy klawisz PTTT, czy drugi, jest to naprawdę obojętne. Testowałem na obu. I po tak specyficznej opcji uruchomienia na radiu nic się nie pojawi, za to w programie na dole zobaczymy niebieski pasek postępu. O tutaj. Drobna chwila niepewności i koniec. Podobno mamy nowy soft. Najszybciej możemy zobaczyć efekt wchodząc na pasmo, na które kiedyś nie można było wejść. Czyli obecnie mamy odblokowane już od 18 MHz. No i wydaje się to być na razie dolną granicą. O dziwo na częstotliwość 602 MHz nie możemy wejść, no ale znalazłem malutki błąd aktualizacji, bo jak wpiszemy 600 i polecimy strzałeczkami do góry, to już dobijemy się do wyższych częstotliwości. Jaka jest granica? Nie miałem czasu sprawdzić. Jak zajrzymy do menu, faktycznie jest tak jak Tomasz napisał w komentarzu pod filmem. Mamy nową opcję 56 i 55. No to super, że producent ciągle rozwija te radio i dokłada nowe featurey. W opcji 42 możecie podejrzeć, do jakiej wersji ja zaktualizowałem soft w swoim radiu. Ja mianowicie jestem bardzo zadowolony z nowego podejścia do opcji Squelch, a mianowicie jak się wybierze 0, to ciągle mamy nasłuch. Bardzo przydatne przy słabych sygnałach. No to jak co roku łubiny zakwitły w maju, ja wyjątkowo instalowałem soft z kwietnia. A tym wszystkim, którzy oglądali ten film, bardzo dziękuję za komentowanie, lajkowanie i przesyłanie filmu po znajomych. Mam nadzieję, że kiedyś usłyszymy się na pasmach. Do zobaczenia.